Dobry wieczór. Siema. Siema Aluzik, siema Jerusiaczek, siema Dasz, siema Gluglu-Glator i siema Chudy. Ogólnie to u mnie się wyzerwało takie wietrzysko, że i tak się błyska, że z tu okna wyrwie. Także jakby urwało streamek, to to znaczy, że prąd wywalił. Siema Sushi. Najwyżej, graję. To nie są żarty. Jakby ten retro gear mi tu poszedł, to... Shit. Siema, Jałokim. Witam cię bardzo serdecznie. Ojciec zawsze mówi, wyłącz komputer, bo ci się spali. Nie, no raczej. Się nic nie stanie. Dobra, bo ja tutaj nie włączę, nie ustawiłem sobie tylko na monitorku ten... tego, co trzeba było. Powiem, poczekajcie. Jerusiaczek, nie żartuj tam i tak. Że poważnie? Że burza? Mi jakoś nigdy. Bo zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Napisałbym, że strata szacowana na 14 zł i 48 groszy. Poważnie?
A to mieszkasz w mieście czy na wsi? Nie, strasz, to zaraz ten. To zaraz wyłączymy, to nie będziemy grali. I tyle z tego będzie, z tyle. Tyle będzie ze streama. No to stosunkowo niedawno, nie? 2008, stosunkowo niedawno, ty 15 lat temu. No tutaj też jest taki chyba stara instalacja. Shit. Ło kurde. Rejny. Dobry. Dobry panie Miyagiro. 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 Thank you for the ride. Welcome. Witam Rafałów. O cholera, ale wietrzycho ty. Dawno rajda nie było, ja niestety tylko zostawiłem ciekawą wstawanką. No dobra, spoko, niech ci będzie. Dobrej nocy. Wyśpij się tam. Drozduch, witam. Witanko, sushi, witam serdecznie. Niereformowalczyk, witam. Dobranoc, dobranoc i dziękuję bardzo za rajdzik. My tu zaczynamy w Metal Gear Solid, ale nie wiem, czy nie będę musiał wyłączyć streama, bo tutaj się jakaś zadyma zaczyna na zewnątrz. Co? Czekajcie, wejdziemy sobie na ten. Poczekajcie, zrobimy coś takiego. Mamy coś takiego. Rainy.com, czy jak to się tam nazywa? Nie, dobra, nie pamiętam, jak to się nazywało. No poczekaj, Windy. Muszę zobaczyć na Windy, gdzie to idzie. O. U, tyle. A, u, Europe. Niereformowalczyk. Dziękuję bardzo za followeczka. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj będziesz się dobrze bawił, że wpadniesz. Idzie to przybliżyć, Daszu? O, idzie tu, kurde, solidnie, nie? O, shit, w którą stronę to idzie? To idzie w prawo czy w lewo? To idzie na wschód czy na zachód? Holy shit. No to kurwa, jeszcze zaraz dopiero będzie. Zaraz się będzie działo. Dobra, jak walnie mocno, to ja wyłączam, ja uciekam. Ej, czemu nie ma głosu? Nie ma głosu, nie? I. No właśnie nie wiem, o co chodzi. What the fuck? Nie, OBS jest okej. Lalalala. Boję się. To nie jest chyba roztropne, że ja ten. Wyłączy. Wyłączę i włączę. Uwaga! Uwaga! A nie, to nie ten kabel. Wait a minute. To ten. Mam nadzieję, że przejdzie bokiem. Rajdowcy zepsuli dźwięk bankowo. O, dzień dobry. No to co, lecimy, nie? Z tematem. Lecimy gdzieś. Ty, ja zadzwoniłem do Meryl? Do Mailing? Już nie pamiętam nawet. Supply Road. No to jadziem. Jak tam dzionek wam minął w ogóle? O!
serce akcji. Danger. Ale mu ten railgun, ty, cień rzuca. Stingerem, nie? Nie, chaff grenade. Zaburzymy mu ten. Systemy celownicze, tak na chłopski rozum. Jedziemy mu w antenę. I bucko. Znaczy w jajca. Znaczy co? Dobra. Szkoda, że NVD nie ma. A co, on się tu męczył? Już nie pamiętam. Coś było. Ale NVD to później niż ja streamuję. Jeżeli chodzi o porę, to ja pewnie na śpiku już oglądałem fest. Ale się błysko, ty. No i dostałem, no. Masakracja normalna. A nawet jak chyba będę speedrunował przed burzą, to nie zdążymy. Najlepiej od razu działa, po co systemy celownicze, jeśli nie ma z czego strzelać, no. Jestem nieroztropny, nie? Ma przejść obok. Hurry! Get away! Gray Fox. A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. Oh. Zaraz mam zniknąć. Co, kurwa, Robocop? Deep Throat. O kurwa, tego w oryginale nie było. Why?
What do you want from me? Why? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi. You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. Oh, I felt so bad that I decided. Ten co strzela tam? A ci se stoją i gadają ty. Jaki cringe. My guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox. Outwardly, we may have seemed like contented brother and sister, but every time I looked into her eyes, I trembled with fear. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! There you are! Słyszeliście to? Jak zagrzmiało? Siema Deso, dobry wieczór. Za Gomeza. Rozwalnia. We don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that? Ten twin snake jest dużo bardziej brutalny niż podstawka. Ja się oryginał. Siema Laurent, dobry. Ej, kasztan, kroniki skończone? Ej, Laurent, nie. Ale już końcówka, jestem w tej świątyni. Już dosyć głęboko. He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! Now, fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, it's no good. Finally, I can't do it. It's no good. I can't do it. It's no good. I can't do it. Kurde, Snake się waha. Nor truly dead. An undying shadow. Nie no, mówimy o kronikach Myrtany, wiesz? Nie reformowalczyk. Tak śmieszkiem trochę. Bo gram to w taki sposób, że jeden dzień w tygodniu tylko poświęcam. I już gramy rok prawie w to, także. Fox!
mistake. We're not tools of the government or anyone else. Fighting was nie mam talerzyka, wiesz? The only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. To. No. Snake. Farewell. Foolish man. When death is entreated. Chcę zobaczyć, jak według mojej córki wygląda Waszka. The battle is decided. Waszka. Naklejki z tej historii. You see, you can't protect anyone. Nie, no chyba nie, bo burza obok będzie przechodzić. Tak to wygląda, Laren. Świątyni Śniącego. Nie no, z tym Vartkal. I mean. A jest jeszcze jakaś inna? Już nie pamiętam. Oj, będzie, będzie, będzie. Masz diapła. To się rozpadało. Tylko też trzeba mieć to na uwadze, że ja to trochę... Na streamie to się długo gra, takie gierki. Tak? No, to na Discordzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Robimy to. Czemu on mi nie celuje w tego? Dobra. A tam jest racja. Jeszcze raz w sumie mogę mu wysprzęglić. W sumie tak, Jerusiaczek. Bardzo ciemna jest ta gierka, nie? A ona i tak już jest rozjaśniona trochę. Ale ona ma taką stylistykę. Zresztą ta na PS1 też była taka. Tak, dokładnie, nie reformowalczyk. O tą świątynię chodzi, o ten Vartkal, ona się nazywa. Ale mi się bardzo podobała ta kolorystyka jedynki Jerusiaczek. W ogóle znalazłem metala w doskonałym stanie NTSC za 190 zł i się zastanawiam, nie?
I won't die. As long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? What are you really after? The restoration of the era when warriors such as us lived as we should. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict should bring conflict. New hatreds will arise, and our own biosphere shall steadily expand. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't that reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I smiled on your face as you delivered the coup de grace. Dziękuję. Oh, it reflected such vitality. You're wrong! There is a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. Terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soul. Bardzo fajnie są nagrane te kwestie w Twin Snakes. The person the model was a man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells. With a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal. Z marmolada chyba? You and I were originally octuplets. Octuplets? Może być. Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So, it was you and I, 2 fertilized dobrze, że wiem o... with exactly the same. Nie, no, nie mówię o tej o klonowaniu ogólnie. They weren't finished yet. O Les Enfants Terribles. They used me as a guinea pig to create a phenotype. W sumie takim najważniejszym wydarzeniu w całym timeline Metal Gear Solid. To create you. Wodę? I got all the recessive genes. You took everything from me before I was even born. You and I aren't his only children. What? No, Alosik, i gram z ogniem. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But unlike us, they carry it digitally.
With the completion of the Human Genome Project in the last century, the mysteries of humanity were laid bare. Jebnie to jebnie, nie? Thanks to father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted, using gene therapy, into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. Ojej. The genome soldiers that you've been killing right and left are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers. They are misshapen creatures, artificially produced from father's genetic pattern. They are our blood brothers, and they were born of many an ultimate sacrifice. Sacrifices. Human experiments. Huh? 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to pesticides and radiation from depleted uranium rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. Zapomniałem, że to jest poruszany ten temat. Traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just to cover up the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We're no, napierdziela. Extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Bo mam otwarte okno. Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. Czyli się oddala. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I, as do you. That's right. We are all on the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. Dobry wieczór, panie Klaku. Witam serdecznie na kasztanowym streamie. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? Because it increases the chances that shared genes will be transmitted to future generations. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. That we will help our blood relatives is inscribed in our very genes. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then, I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl? Wait. Is she alive? I'm not sure. She was. Dzięki. Poor girl kept calling your name. Meryl.
Merle. Stupid woman. Merle. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No. We have no past, no future. If we did, our fate is nothing but what is determined in the genes we inherited from our father. Let Merle go. As soon as we finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox dying? No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Trochę jak David Bowie wygląda ten Liquid. Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me! Answer me! The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that. B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-61... Myślę, że ta giereczka będzie w kolekcji w październiku, ale oryginalna wersja DSO. Tell the Secretary of Defense! Oni nie mają, to nie jest telefon, to są nanomaszyny, chłopie. Oni nie gadają, tak naprawdę. Metal Gear. He's going to do whatever is necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone knows anything. No kurde, DSO nie trafi pierwszy raz na PC. How? I may be only a figurehead here. But I'm still officially in command. Metal Gear Solid wyszedł na PC-cie. W ogóle jak wyszedł na PS1, zaraz potem wyszedł na PC-cie chyba nawet. It'll give you a chance to escape. But Colonel, if you do that. Rok albo dwa lata po. To w takim, no były. Ja pamiętam, że dwójka była na jakiejś kurde szalonej liczbie płyt CD i w ogóle miała wymagania z kosmosu. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You'd better get out. No, DSO, tak. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. Trójka nie wyszła. At least I can do for you after all the lies. Colonel, I'm ordering them to cancel the bombing run. Trójka będzie w tej kolekcji, to trójka wyjdzie pierwszy raz na PC. W takim razie. Snake! Melee! No, mówiłem, rok albo dwa lata. I don't believe it! What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Hausman. Put the Colonel back on. Ale trójka pierwszy raz, to prawda. He's been placed under arrest for leaking top secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Ridiculous. Yes, he is a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the president would want the same thing. The president ordered this? The president is a busy man. I have complete authority here. To jest sekretarz obrony. On explaining a nuclear attack on Alaska to the media. Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Damn it! You're Damn murdering it. Everyone here! The scientists, the Genome Army, everyone! Donald, the DARPA chief is already dead. So you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh, well. That's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. You're just the lingering ghosts of a system that is no more. Well, do try to get along in the time you have left before the bomb. Oh, there's no way out for us.
Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Znowu ten matą gada. I shall nullify you and your genes, and I will take them all back. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? This will be the time limit for our final battle. When death comes for this girl, this nuclear module shall vanish from this world as well. If you win, you might no, ale nie przypominam sobie, żeby w trójce tak dużo gadali. You could enjoy one brief moment of love before the end. And if you cross this line, wydaje mi się, że jest. At this height, it'll kill even. Przepraszam. How at you, snake? Czekajcie sekundkę. Przepraszam, tylko... Zaraz wracam. Nie no, ja sobie... Gra, przecież nie przypominam sobie, żeby trójka była aż tak długa. Też nie, nie należy do jakichś super długich gierek. Trójka. No jest dłuższa od dwójki i jedynki. Na pewno. Które są mniej więcej długością podobne. Ale czy jakoś super długa? Nie, ja nie będę kupował i nawet powiem ci szczerze, Fraktun, w ogóle siema, nie wiem czy się witaliśmy. I powiem ci, Fraktun, szczerze, że nawet się nad zakupem na Switch zastanawiam. Z racji faktu, iż jest w tym dosyć wysokim progu cenowym, bo mam jedynkę na klasiku, mam dwójkę na PS2 i teraz jakby czaję się na Metal Gear Solid HD Collection na Xboxie 360, gdzie jest dwójka, trójka i Peace Walker. Także Peace. Także nie wiem, czy konieczne będzie posiadanie w ogóle tego, zwłaszcza, że to będzie za czystówy prawie. No kusi, ale jakby była za 150, to spoko, ale nie za prawie 300, goddamn. No, no nie, nie, nie to co na klocku. Lepiej chodzi na Xboxie. Co się nie to co na PS3, bo lepiej chodzi na 360 ta kolekcja. Dasz. No, ja bym sam MGS-a też bym sobie sprawił chętnie. Sprawdzałem performance'y, nie?
właśnie MGS HD Collection na PS3 łamane na 360 i na 360 dużo lepiej wypada. Ech. W sumie tak, nie? Ja mi zdyni, ty! I nie mam tego. Jaką sprężynę zrobił, ty? Filmowo 24 klatki. Stricte filmowo. Już nie wiem, o co ci chodzi. O shit. O kościu, podciągaj się. Ja mu... O co tu się wydarzyło, ty? O nie. Emocjonujące to jest. Emocje sięgają zenitu. Co on tutaj za kangur kakao mi robi? O. Ja mu skupałem dupsko. W ryło strzelili. Karate Kid Shadow Moses. Już jutro na Netflixie. Ale dostał fatala, ty. Snake! Dostałem lody. Jak porzuciłem konsolę, to kumpel miałem złamaną nogę. Ojej. Tak już jest Alosik po walce z Metal Gearem. Z Metal Gearą. Z metalową gierą. No mega jakuzowa była ta walka, to prawda, chociaż nigdy w żadną jakuzę nie grałem. Meryl. Snake? Is that you? Snake, you're alive. Thank God. Meryl, are you okay? Are you okay? No, ta morda była zakazana, fest. Meryl, it must have been terrible. It wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too, just like you. You're a strong woman. No, ma trochę taki. Where are they? Metal Gear. It can't be. You were there with me. It gave me the strength to go on. But... Where is he? Rachel! Rachel! I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame... Pain and shame. One thing I Let's play sure pain and shame. A single hope that I held on to.
And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. Jakie mordy ty? That's my codec. Snake, it's me. It looks like you stopped Rex. Otacon, good news. Meryl's okay. All right, you saved her, man. Good job. I got some bad news too. We're about to be bombed. Oh boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. Bad news, Wolf is There's dead. A parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. No, it's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along unlocked the escape route, too. Unlocked it. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. Nie obrażaj Otacona, Brought Before Host. Tak, on przy nim został, nie Meryl. Loss, you know? Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks. Oh, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Okay. Posłudzili sobie, lecimy dalej. Let's get the hell out of here. What about him? Where is Otacon? He's fighting. Ale postawa Snake'a czasami mnie rozwala. With his old self, to be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Ona ma Foxhound, nie? Tatuaż. Siema, Chaos. Jak tam? Już po pogierczeniu w Aliena. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Dobrze. Snake. Te zoomy. Meryl. Znowu nie, no co jest ty? It started. I must be heavy. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after. Something else is heavy right now. Znaczy co? Looks that way. Too bad. No tak, on jak blaker. There's my sneaking suit. Co chłopak wietrzy, no bez kitu. Hurry! Ewa, kurteczka. Wygląda jak taki action man. Looking good, Snake. Kokstra.
No nie, no Rudę ma. Co ty kurde, Alosie, gadasz? Poza na profesjonalnego sprzedawcę arbuzu. Bez kitu, nie? No kokstrap ma zawodowy. Dawaj, nie mam FAMASa? Co jest ty? Teraz będzie jazda. Alosik, zmień monitor. Ej, czemu ja ich nie trafiam, ty? W co ja mam strzelić? A, dobra. Mam dużo HP, naprawdę. A co do aliensów, to miałem gdzieś akcję, że mi medyka ogłuszyli, a jedynie medyk może ocucić, więc musiałem go przez pół mapy taszyć i dotransportować, się bronić do tego. Wuh, kurde, jaka akcja, ty. Epicka. Epic scenario. Dobra, jedziemy. Dobry wieczór, NVD. Witam serdecznie. W ogóle w oryginalnym MG jest fajna rzecz. W zeszłym roku odkryli, że jak masz połączony drugi pas, to możesz kontrolować jednego ze strażników na tych checkpointach. Co? Ja pierdzielę w ogóle. Ciekawe, czy w Twin Snakes to jest. Great Escape, Great Escape, dokładnie. Będzie się grane po MGS Swine Vengeance. Call of Duty. Tak, była wspominana. Pierwszy. Na PC. Drugi, trzeci będzie grany na 360. No mam już ściągniętego, kupionego mam. Kurde, fajnie ta gra chodzi, nie? Na tym GameCube. Mega, mega sztos. To była konsola, kuźwa. Big Red One na co wyszło? Chyba właśnie na GameCube i na PS2, nie? Dobrze mówię? Nie, co ja plotę. No wszystko, okej, dobra. Aha, okej, dobra. No to dobrze mówię, no. That was easy. Teraz wypierdolam. Ciekawe, jak to jest zrobione w tym snicy. No ma rude fest. A po ile jest Big Red One na GameCube? Co tu się odpier... Co jest ty? No ale na GameCube'a chyba lepsza wydajność, a na Xboxa klasycznego nie chcę, bo
ta emulacja 360 na 360 jest do dupy, a na Wii jest świetna. Cutscenki są, cutscenki mi się podobają. Są dojebane. Za przeproszeniem. Ja wiem, Chaos, że działa, ale sama emulacja jest gówniana na 360. Naprawdę. Wolałbym to na GameCube właśnie ograć na Wii. Podejrzewam, że będzie się dużo lepiej grało. Aha, okej. Okay. No dobrze, Klaku. To to już... No na Wii, ale w wersji GameCube'owym. O. Snake. Snake! Bez kitu on wygląda jakby grał w Motley Crue, nie? Ale w oryginale było lepiej. Lee zginął. Co jest, kurwa, gościu, wstałeś? A mu klinknął. Co jest, kurwa? To tak trochę wyglądało, Alosik, jakby on miał mu... That means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. No nie no, w Trójce też jest parodia. Grabczas. Snake, can you hear me? Colonel! Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear. The training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 bombers have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to cover up a few secrets. Może kiedyś. Nie mam kasy. Nie mam pieniędzy. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Nie no, 6 dych ten dodatek kosztuje. Sam dodatek to. Thank you, Snake. Na Steam. I'm sorry I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake. No dobra, niech będzie. A co bez sensu? Oh, that's right. Serio? No to spaliłem sprawę. Znaczy 4 dychy dałem, bo teraz jest 50% taniej. Było. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around there. No danger of that. You two officially died after your jeep sank into the ocean. Spoko, Klaku. It's not too far from the truth. There's also a helicopter waiting for you at the Fox Islands. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. Roy. Are you going to be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all of Mei Ling's data.
As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will last. Serio? They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. Debil. I'll pay you for this sometime. Really? I'll look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Dye. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling's with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi? Stack deck. I heard about my brother. Fox, no. Frank wanted to tell you something. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you. Me. Solid Snake, kłamczuszek. Until the very end. Maybe now he's finally found some peace. My brother was already dying. Ever since he fought with you in Zanzibar land, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi. No to w sumie sobie zamówię to. Na ten Vinted. Jako dodatek. No zawsze lepiej niż 6 dych. It's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time's up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. No kurde, ale bym chciał zagrać. To co, dzisiaj w coś innego zagramy? Each person is born with their fate written into their own genetic code, inscribed into their genes. But that's not all. A działa normalnie na. I finally realized that. I told you before. Ale kroniki, Boże. Dobra, to. Kuźwa. Where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. No to co, to zamówię i jakąś kopię zapasową zaraz ogarnę i lecimy. Doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that its genetic information houses a person's strengths or destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then. Kurwa, jaki to byłby criminal mastermind w ogóle. Don't worry. Zrobię refunda i odpalę? Co ty dupisz, Chaos? I've always looked for a reason to live. But from now on, I'm going to just live. Jezus, jaka cebula, ty. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living. A mam Rugracy. Ten search for the Reptar. Loving each other, teaching each new generation, then the world can change. I finally realized it. The true meaning of life. Chaos, a sprawdź, czy krak działa. Jak już patrzysz? Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Nie mam żadnej Onimuszy, ale chętnie bym kiedyś pograł, bo nigdy nie grałem. A reminder
Jerusiaczek. Until today, I've lived only for myself. My survival instinct that tells me not to die. That's all the motive I've had in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. Była taka strona kiedyś, nazywała się Game Copy World. To jeszcze istnieje? A nie wiem. Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Pierdolisz. Ermak się pierwszy odezwał, nie? Pierwszy. Maybe that's the real way to live. No oczywiście. So, where to, Snake? David. Dawaj, Chaos. Zamawiam to, dawaj kopię zapasową. Okay, so where to, Dave? A ja chcę 4 na 3. Ja chcę klasiko. I think it's time we look for a new path in life. A new path? Mam nawet już ten overlajek przygotowany. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Dawaj, Kraka. Hey, what are those? Bo czuję się jak 20 lat temu, ty. To the illusions, the caribou is a symbol of life. A fajnie, że to jest tutaj 3D, nie? A tu była taka, pamiętam, że tu był taki filmik, taki prawdziwy właśnie z Karibu. Jakieś takie footage, real life footage. It's a time for hope. I've lived here a long time. But Alaska has never looked like it. Oj tam, the sky. The sea. A w sumie tak, no. Powiem, że Order Marka to... And most of all... You. It's nice. Dzięki, Chaos. Being alive. Come on. Let's enjoy life. Let's enjoy life. Chcę otrzymać zwrot pieniędzy. Nie, Staniu. Siema, dobry wieczór. Właśnie zrobiłem. Ile godzin? Niedużo. Z 8? 9? Jak się wam podobał? W ogóle remake? Dla mnie spoko. Mi się podobał bardzo. PSX lepszy, tak. PSX lepszy, ale ten był spoko. Też wolę oryginał, ale nie był zły, naprawdę. Był i przynajmniej można było się uśmiechnąć. Jako ktoś, kto zna oryginał, mega miałem bekę na tych cutscenkach. Podejrzewam, że ktoś, kto by nie ogrywał oryginału, inaczej by odebrał to nowe podejście do cutscenek. Przegieli fest sushi. Nie, no nie przesadzaj, oryginał też już cenę ma. Chcę otrzymać zwrot pieniędzy.
Na konto, let's go. Albo sobie wrzucę do portfela. A nie, na konto, bo będę zamawiał. Powód? Mój komputer nie spełnia wymagań systemowych. Ale piękne video tu leci. Piękny zielony kolor. Gra jest za trudna, jest nudna, za mało klatek na sekundkę, przypadkowy zakup. Chaos tu już mi wysłał jakieś te... Bitcoin minery, nie? Bankowo, nie? Nie będę tego wystawiał nigdzie. Wyląduje w protektorze i będzie leżeć. Gdzie samotna, jako jedyna moja gra na GameCube'a. Ile masz lat, Staniu? My jesteśmy tak starzy, że młodsi widzowie, ogólnie mówię o tutaj streamerach z Galaktyki Retro, że młodsi, rodzice młodszych widzów mogli za dzieciaka grać w te gry, które gramy teraz. A, no to nie jesteś taki młody. Będę raz w tygodniu z suszarką po nim jechał. Jestem 9.2. Very special thanks to Shigeru Miyamoto. W nawiasie Nintendo. Zobaczyć, czy Call of Duty działa. No dobra, mi się podobało. You mustn't allow yourself to be chained to fate. Bardzo. To be ruled by your genes. Jedynka oryginał lepszy, ale to też jest takie mocne 9 na 10. Snake. Whether you've been programmed or not isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Metal Gear Solid. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Yes. Yes, sir. Thanks to the vaccine. Yes, those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Dye should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, there are no other records. They've all been deleted from the base's computer. No, sir.
My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, yes, Liquid is dead. The inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Of course, the other one thinks so too. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. Yes, yes, sir. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I understand. The surveillance will continue. Yes. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Dobra. 8,5 godziny, Daszu. Codename Hyena. Clear code. Ciekawe, czy ta strona jeszcze działa. Zrobię sobie foteczkę. W razie W. Stryk. Pewnie tak by było. A, bandana. Bandana. Save. Yes. Bandana służy, to jest przedmiot, który daje nieskończoną amunicję. Jakby ktoś nie wiedział. Złoty 30 za minutę. O kur... Za godzinę ile? Dobra. Jedziemy z tym kodem, o ile działa. Niezbyt się upyla. Lepiej ściągnąć z internetu. To nie, to o tym samym NVD pomyślałem. Mamy podobnie porobioną głowę chyba. Fajne. Fajne, podobało mi się. Ale dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Było wspaniale, ale pora na Call of Duty. Pora na Call of Duty! Na Call of Duty! Poczekajcie, bo muszę zrobić małe przepięcie tylko. Co tam, Staniu? Zobaczyłeś, ile kosztuje Twin Snakes? Czy co? A, że Call of Duty. No...
takie są nasze streamy tutaj z galaktyki. No niestety, wybacz. Dobra. Zmieńmy nazwę streamka na PC. Dobra. Okej. No na PC-cie to spokojnie mogę weterana odpalić NVD. Nie, na PC myślę, że spokojnie mogę weterana odpalić. Myślę, że nie będzie tak źle. Dobra, to czekajcie, jeszcze monitorek sobie tylko ustawię. O, pod 16 na 9, bo gra sama chodzi. 4 na 3 mam. Okej. Pyk. Pyk. Okej. Myślę, że jesteśmy gotowi do gry. No to może na tym środkowym zagramy. Aha, bo tu muszę ustawić przechwytywanie ekranu, dobra. Kurde, ale nie tego ekranu. Tego, o. Ojej, ja nie wiedziałem, że jestem taki nieprzygotowany do lekcji. Dobra, będzie git. Git good, mówicie, że ten, że damy radę. Dobra, teraz działa? Cholera. Chyba działa. Aha. A to mogę zrobić coś takiego jak dopasuj, o. O, i teraz będzie ideolo. No, elegancko. Tak można grać. Nie, bo on mi złapał rozdzielczość gry, wiesz? NVD. On mi nie złapał ekranu, rozdzielczości, tylko gry. A w grze mam rozdzielczość chyba mniejszą trochę. No, mam taką, nie? Boże, chyba głośna trochę ta gra, co? A wy jej nie słyszycie. O, jeju, ile przepinanka. Właśnie. Siema, Gorek. Dobranoc, sushi. Dzięki, że byłeś. Dobra, chyba git, nie? Ładnie to wygląda? A zresztą powiecie, jak odpala gierkę. To co, próbujemy na weteranie, jak będziemy idzie w trakcie gry zmienić?
to co? Git good? Git good, co? Dobra, zobaczymy. Czemu nie po... A jest polska wersja? All right, listen up. Private Martin, you're on the opposite. Zwizowało, no widzę właśnie. W ogóle chyba frizuje. Czemu tak jest? Czemu tak się dzieje? What the fuck? No jest przechwytywanie ekranu? Proszę pana? Duplikacja pulpitu? No nie no, monitora jest, ekranu. Mówię ci, panie. I czemu tak się dzieje? Co jest, ty? Może to coś przez ta rozdzielczość wadzi? O kurde. Nie, chyba nie będzie trzeba. Czekajcie. No, te bitcoiny już pozamiatane. Dobra, spróbuję przechwycić gierkę. Może to będzie lepsze. Dobra, przechwytywanie gry. Spróbujemy. Mówisz, aplikacji pełna... Konkretne okno, okno, Call of Duty. No, dupa. O, jest, ty. Ale jajca. No to przechwytywanie gry to jest mega guano, nie? Ogólnie. Nie lubię, nigdy nie używam tej funkcji. Fest jej nie lubię. Dopasuj do ekranu. Dobra. Pyk. Dobra. No, ale działa. Super. Jak wygląda gierka? Słabo? Czy pięknie? Nie no, bez jaj. Guiz. Siema, grabarz. To jest git? Widać wszystko? Jak 20 lat temu. No to elegancko tak ma wyglądać. Jak się rozmawia z nimi? Nie, na E się wychylamy. Tap. Read each sign. Okay. Good. Now check your objectives. You'll notice that your approach the sign indicated by the compass star. The location of your current objective is marked by the star on your compass. As you approach your current objective, the star will move toward the center of your compass. Approach your current objective. Move 5 paces to the left. That's it. Close enough. You will notice that objective is checked off and you now have a new one. All right, Martin, open the gate and run the obstacle course. Go, go, go! Co tam grabasz? Martin, good to see you. Move it, ladies, this is not your Aunt Fanny's dance. Kurwa. Jakie animacje zaawansowane, ty. Not bad. Wiecie, kiedy ja ostatnio grałem w tę grę? Z 20 lat temu. I'm serious, naprawdę. Sergeant, fire up those machine guns. Oglądam Super Steamera i piszę wczorajśnie. Kto? Taki Ender.
Private Martin, proceed through that door. Sergeant Moody's gonna take you through weapons Private. Training. I'm up here, in the observation tower. Grab one of those M1A1 carbines from the table. To get more ammo. Wow, to jest Ironside. Ja tu nie wiedział, że tu już Ironside był. Ma cały magazynek, to jest garant, nie? Keep tabs on it, soldier. Approach the fence. To i Battlefield Vietnam to były twoje ulubione gierki. Nice. Accuracy will be defined by your target in different stances and while moving. All right, Private, move on to the next area. Grab up a Springfield rifle from the table, switching it for your carbine. Turn to the left, move to the fence and fire two rounds at your target. A tu mogę chyba dużo broni nosić, nie? Mi znajomy ostatnio czereśnie przyniósł. While aiming down your sight. All right. I hope it's clear to you that you will be more accurate while aiming down the sight. All right, move on to the next area. Exchange your Springfield for one of the Thompson submachine guns on the table. Unless you've got three hands, you can only carry two weapons besides your sidearm. A dwie tylko. Fire 10 rounds at your target. A nie myślałeś, no kupię wersję fizyczną. Zaraz będziemy zamawiać. Ej, Chaos, jesteś jeszcze? Mógłbyś mi wysłać bezpośredni linka do tej fizycznej Call of Duty wersji? Ej, a United Offensive działa jako osobny ten dodatek? Jako samodzielny? Może to miałem na myśli. Kurwa, tak, nie. Nie, tak, nie. O, a jak się zmienia tryb ognia? X pewnie, Z, nie. B, N. O, M. Jak? Nie wiem. No to w dodatek pogramy po polsku i tyle. Halo. Czy polską wersję? Chaos tam coś mi ogarnął, także... You are ugly. It may dawn on you that each... Tak jak w CS-ie, trzeba trzymać ten recoil. Tak. O, recoil control, goddammit, ale będzie grańsko. Dziękuję, Chaos. Jesteś the best. Fire three more rounds at your target. Outstanding, Private. Proceed to the next area. Pick up the frag grenades from the table. Pick them up. Throw a grenade into each of the openings before you. O Jezu, co ty, te granaty? Behind the concrete post and lean out to the left, then the right. This will help protect you from the enemy. Dobra, mam bardzo mało miejsca na myszkę, kurde, przy tym setupie. Normalnie mam... Nic nie mam miejsca na tą myszkę i mam taką po prostu wysoką czułość ustawioną. No tym weteranie będzie naprawdę ciekawie. No bo kurde. Ciekawa fizyka granatów jest w sumie. Movement daje, nie? Jak, o, z miejsca to pewnie tak muszę gdzieś. O, no. A jakbym biegł, to bym musiał dużo niżej rzucić. Fajne. Co mam zrobić tu? Rzucać czy co? Gdzie mam rzucać te granaty? A, into the door. Z granatami z szychy można bić po głowie? Pick 'em up, partner. That's a lot of firepower there. Treat it with respect. That stuff doesn't care what it blows up.
Będę się starał nie obrażać. Nie no, Call of Duty to tak, pomimo faktu, iż to jest zżyna z Medal of Honor. Good job, private. Well done. Keep your weapons. To pewną rewolucją w FPS-ach są, nie? Jakby na to nie patrzeć. No dobra, no okej. Loading, Kundal Warfare. Niby kaszta nas grabi, no. Baker Company, listen up. This is the big one. Grab czas, prawda. Operation Overlord, the air and seaborne invasion of Normandy. On H hour D-Day, seaborne infantry will attack five beaches, codenamed Utah, Omaha, Gold, Juno, and Sword, here on the coast of Normandy. Super. KS, dziękuję. Utah and Omaha beaches will be attacked by three of our infantry divisions. At the same time, two British and one Canadian division will hit Gold, Juno, and Sword beaches. The airborne will be landing 6 hours before H hour, before the air and naval bombardments. The British 6th Airborne Division will be landing here. At the same time, the 101st and the 82nd Airborne will be landing in these areas. The Dues River Estuary here divides Utah and Omaha Beach. The mission of the 101st is to capture the Dues River crossings linking Utah and Omaha Beach and to protect the flanks of Utah Beach. This road here is the main highway that connects the entire Cotentin Peninsula. The Germans have troop concentrations in this region. When those troops are mobilized into a counterattack on the beaches, they'll have to move along this road. The 101st is going to make sure that doesn't happen. Baker Company, that's us, has been assigned this causeway here. The Pathfinders, like Private Martin, will be dropped ahead of the main force and will plant beacons on the ground to mark the landing zones. However, there is no telling what will happen once we're on the ground. So I want all of you to learn the objectives of every unit in both the 101st and 82nd. I also want you to study these maps and photographs until you've memorized them. We will be landing behind the Atlantic Wall, between several German garrisons. We can't expect to be... Zwłaszcza, że cztery pierwsze litery takie same. This is what we've been training for. Good luck. Wow, to jest prawdziwe zdjęcie? God damn it. Ej, a czemu mi nie mówicie, że jest taki brzydki pasek? Czy co? Czemu tak nie... Czemu nie mówicie? Czemu nie mówicie, że mam taki brzydki ryj? That's better. No, nieważne. Ej, on nadal jest? A, nie wiem. A zanim grałem w to, pamiętam, że przechodziłem Medal of Honor na PS1. No, oj tak, to jest dobra gra. Była grana na streamku też. Ale szybko zeskoczył na tym spadochronie tu. Pasek. Te misje pamiętam fest, nie? Tu nie ma sprintu, nie? Link up with Sergeant Hef. Wow. Kurde, ale inaczej pamiętam pierwszą misję, że jakieś krowy były, pole. Melowone Pacific Assault, świetna gra. Ale już klimacik łapie, guys. Tak, przeczytałem. Przeczytałem. Shit. Aha, okej. Uuu.
Zaczyna się. Czy tu są quick save'y? Jest, są. Okej. Okay. Coś ciekawostkę, no. O, pamiętam to. Kurwa, antena, ty. Zaczyna się. Masakra, nie? Desant po prostu wojsk olbrzymi. To chyba był największy desant w ogóle w historii świata, nie? Operacja Overlord. Garden, no. O kurde, Niemiec tam był do góry. Tak, powietrze, no o to mi chodziło właśnie. Masakra. Weteran, let's go, lecimy. Będzie kolorowo. Stary na weteranie Call of Duty będzie przechodził. Ale będzie musiał sobie więcej. Ale dziwnie ta kamera tu działa. Wow, śmieszne. Fajnie to jest zrobione, naprawdę. Licznik zgonów? Mogę zrobić. Dobra. To czekaj, włączę. Stream elements. Dashboard. Chatbot. Chat commands. Custom commands. Dobra, na ekranie zrobimy go na następnym streamie. NVDA, możesz zobaczyć, czy może też działa ta komenda, jak ty zrobisz? Piszesz plus D? Wykrzyknik plus D? Elegancko. Wykrzyknik minus D jest na reset. Się na podjęcie. Brzmiało, Gohan. Do ciebie poszła burza. Halo, halo, ej. Ale co to za oszustwo? Minus dev. Kurde, ej, no ja raz padłem tylko. Co za oszukiwanie? Czy już na zapas? No, raz padłem. Nie, no raz. Nie, no gdzie dwa? No raz. Czy dwa? No raz, raz.
Dobra, to teraz mam... To teraz chyba nie rób nic. O, teraz chyba będzie dobrze. Ale możecie wpisać... Możecie wpisać... Wszyscy mogą wpisać chyba wykrzyknik devs. O, i ta komenda chyba działa dla każdego. Z tego co pamiętam, jakie ustawiałem. No, to może sobie każdy wpisywać. Dobra, trzeba się skupić na giereczce, żeby chociaż jedną albo dwie misje przejść dzisiaj. Co u was? A, taki powiem ci, Gohan, średni dzionek miałem. Się dowiedziałem, że mi światłowodu nie zrobią. W sensie zrobią, ale muszę po prostu inaczej z nimi porozmawiać. Jak się jeszcze dowiedziałem, w sensie dowiedziałem, bo się nie mogłem zabrać urlopu pod koniec lipca, tylko od sierpnia zaczynam, a chciałem wcześniej. Przez to nie wiem, czy będę na zlocie. Też mnie to trochę zasmuciło. Także taki w robocie też za czterech trzeba było robić. Okrojona ekipa, bo też już niektórzy urlopy mają. Taki słaby dzionek był. Ale no prawdopodobnie mnie nie będzie na zlocie. Chyba że zobaczę jeszcze grafik jaki będzie. Bo nie ma jeszcze ostatecznej wersji, to może mi się uda w piątek chociaż przyjechać na chwilę, na wieczór. A on żyje, ten koleś tu. Padł? Kurde, chyba padł, nie? Ewentualnie może się uda jakoś, nie wiem, mi wcześniej wyjść z pracy i podjechać, żeby na wieczór być w tym Poznaniu w sobotę. Będziemy myśleć. Kuźwa. Serio? To będzie taki hardcore? Najgorsze jest to, że tutaj trzeba to życie obserwować. Nie, git good, trzeba to na weteranie przejść. To nie ma, a ja, w sumie to mogę iść już tutaj, nie? Chyba się nic nie stanie, co? A ładnie ta gierka wygląda. Kuźwa, ale napierdala z tego MG. Kukli style. Kelly. Ale rzeczywiście chyba coś tu się nie odpaliło. A nie, ten musi z buta przysprzęglić. Dobra, F5. Czy ja swojego postrzeliłem właśnie? F5. Najgorsze jak zrobię F5 przed jakimś nade'em, nie? O, właśnie. A tu nie ma... Nie ma tych znaczników granatów? Ja pierdzielę, ale hardcore to będzie. F9? F9.
A zginąłem. Kurde, zginąłem jeszcze raz. Nie mam binda ustawionego na następny stream, jak ustawię binda sobie. Jaka tu jest sieka, co tu się dzieje? Nie weszłeś. Co jest ty? Nadążamy. I chyba 7 mamy, nie? No, właśnie. Dzięki. Nie pierdalaj się, VDD. Dobra, czyli do serii kodowej będzie licznik zgonów. O, udało się. Pathfinder. Ej, halo. Halo, to nie była... To nie była śmierć. Przyszedłem misję, ty. A ten mi dev wpisuje. O, to jest to, co pamiętam. Jo, ale fajnie to wygląda. Mega. Czemu oni jeszcze nie zrobili remake'u tej gry? Dlaczego? Wow, ale fajny księżyc. Piękny jest. No super, Daszu. Elegancko. Ale masz fajne wspomnienie w ogóle. Ty masz Daszu brata? Nie widziałem. Myślałem zawsze, że jesteś ten. Jedynak. Nie wiem dlaczego. A co ty? A jaki ma nick? Ten jak ta piżdża z tego MG. Co tu się dzieje tu? A tu, okej. Z tej gry więcej się dowiedzieliście o jednej z najważniejszych inwazji w czasie II wojny światowej, a nie w szkole na historii. Wow, już myślałem, że będzie śmierć, a jednak nie. Kurde, normalnie. Eleganckie giereczki, żeście dostali. Wow, pojazd opancerzony. Cię boję, że... Wow! Co to ma być? No też tak nie pamiętam, żeby we wczesnych latach tam szkoły było więcej o tym, o wojnie. Dokładnie, bo
To było tak od starożytności do czasów nowożytnych, a pod koniec coś się nie chciało, nie? No... Zgówniane to jest. Ciekawe, czy to się zmieniło. No bo, wiesz, to był początek roku, jeszcze się nauczycielom chciało, mi się wydaje. A potem, wiesz... A nowożytna to już w ogóle. Ło! Oni się będą respić, czy... Tak jak w Warpu, jak w kodach Treyarchu, czy... Kurde, Infinity Ward to jest jednak... To są jednak chłopaki. Oh shit. Przepraszam za cichy alert. Chociaż nie. Nie, jest taki cichy. Cichszy niż zwykle. Bardzo ci dziękuję, Killer, za 8 miesiąc już subskrypcji, już 8 miesiąc tutaj na stream, jak wpadasz. Mega. Mam wrażenie, jakbyś przed chwilą tu wszedł. Dopiero pierwszy raz. Dzięki bardzo, Killer, za subparcie, ho. Już 8 miesiąc. Bardzo mi miło, co tam u ciebie, jak tam? Jest czas w coś grywać ostatnimi czasy? Na zdrowie. Dzięki, dzięki. Nie ma. Dorosłość, dorosłość. Teczka. Jest tu jakiś ten? Medyk? Nie mogę na przykład krzyknąć medyk, jak w Team Fortress? Medyk! Medyk! Jak to nie ma na weteranie apteczek? Słucham? No to będzie tryharding. Czyli teraz muszę... Z taką ilością życia to... Trzymaj się, Grabczas, dzięki bardzo za obecność. Miło, że wpadłeś na MGS-ika i zostałeś chwilkę na kodziku. Wow, 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 shit. How do I prone? No, w sumie te quick save'y mi dupko uratują. To prawda. No, bardzo się cieszę, że podjąłem decyzję ogarnięcia tego na PC. To jest... Grabczas. Jeden z grab... A drugi... Grabczas. O kurwens. Na poziomie grabarza. O kurde, to MG prawie mnie. Tamten ale wali tym. A. Wow, ale chaos. Chaos bitwy. Wiecie, jaki mi się kodzik bardzo podobał? Ten World War II. On ten miał bardzo przyjemną kampanię. Singlową. Bardzo. Bardzo przyjemnie mi się w to grało. Ogramy to na streamie, jak już zaczęliśmy kody. Będziemy cisnąć.
ogóle tak... O! Czujny! W ogóle tak myślałem, żeby troszeczkę zmodyfikować listę gier i zostawić właśnie sortowanie przez platformami, ale też zrobić arkusz dodatkowy, który będzie pobierał dane z tego pierwszego arkusza i zrobić po prostu serię, nie, gierek. Malutki pomysł w głowie, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale chyba chcę zrobić w taki sposób listę. Kurwa, zostawiłem Steam Decka. Ja pierdolę, co ja tu mam? Czekaj, ile było? Dwie. Czy ja mam za mało żyć? Check the church, okej. Okay. Czy były? Na pewno? No to chyba jeszcze jedną trzeba dodać, co? A. Ojca. Chyba będzie dobrze teraz, nie? Double kill, 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 kill. Nie, to nie był double, to był multi kill. Nie, double kill. Też był. Jednorady! Pojemnie! Głupi safe. Będzie się jak na takiej karuzeli obracałem na tym. O, oh, shit. A on nie żyje, okej. No, ja jutro też na dziewiątą idę w sumie. Także myślę, że Max do tej pierwszej streama wyciśniemy. Nie no, może nawet wcześniej. Ile już mamy streamka? Czekajcie w ogóle sekundkę, bo... O! To jedną bardzo złą rzecz zrobiłem, o! 2 godzinki. O, z pół godzinki możemy jeszcze spokojnie pograć sobie. Chyba all. That's all. Czy to był przeciwnik? To był przeciwnik. Dwa zgony były, no. Jest dobrze teraz. Dziękuję za czujność. Żyje? Żyje. Już nie. Po angielsku? Nie, to nie on. Oh shit! Myślałem, że będę tu za rogiem. Wow. Wow, tam są.
Ajajaj. 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 Plus 3. Plus 4. Da się, tylko nie pamiętam jak tą komendę z... Czekajcie, bo jest tak. Bo jeszcze trzy dodatkowe powinny wejść. Nie, usunąłem tę komendę chyba. Ale moment. Dobra, ale chyba jest git, no. Nie idzie cyfra. Gdzie ten pixel head? Okej, dobra. A, załatwili ich. Nieźle. A, oni tu przejęli wszystko. Co jest, ty? Dobre. Ale w porównaniu do tego... W porównaniu do tego Medal of Honor... Medal of Honor Heroes na Wii, to będzie chyba... Walk in the park, wiecie? Jakie to było spocone, to medal w honor. Nie no, to ten medal na Wii był po prostu popsuty. Ja muszę te binda stawić też. O, w sumie wiem co zrobię. Dobra, ja piszę. Będziemy tu męczyć MVD. Plus def. I plus def. Dobra, 19 razy. Ja pierdzielę, ile ich tam jest. Okej. Spoko. Okej, chyba czysto. Nie jest czysto. Dobra. Wysadzamy. A, ostatni. A, chyba koniec. Alright, fellas, take five, but listen up. We'll hold this place till reinforced, but this is just one tiny village in a warren country full of them. So our work has just begun. For those of you who've seen your first action, welcome to the big time. For those of you who've seen it before, trust me, you ain't seen nothing yet. We'll redeploy those German machine guns, setting up a defensive perimeter. Keep your guard up and your buddies in mind. Good work. Nice. Jim Daly. Up, get up, wake and shake it. Ooh, misja w dzień. Nice. Incoming!
disassemble with Captain Foley at safer location. All right, the mortars are taking a break. Johnson, go have a look. Right, Captain. Teraz będzie. Zobaczcie. The mortars are taking a break. Johnson, go have a look. Oh shit. All right, the mortars are taking a break. Johnson, go have a look. Długa misja. Dobra, to spróbujemy ją przejść. Dobra. O, dostał strzała. Co jest ty? Czy ja dobrze zrozumiałem? Czołg idzie ze wschodu? O kurwa. Jak tam przebiec? Fuck. Dobra. Chyba nie tak. Chyba nie tak. Oh, sorry. Ja nie mogę, co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić w ogóle? Movement Szwecja. Let's go. A czy Quick Load się liczy jako śmierć? Chyba nie, nie? Jak zrobię Quick Load teraz, to nie jest chyba śmierć, nie? Nie będziemy tego liczyć jako śmierć. Co myślicie? To nie jest śmierć. O. Jeszcze raz. Zliczyłeś? Aha, dobra. Dobra, to ja sobie też będę liczył. Ale od teraz. O kurwa. Ja pierdolę, ale mnie jadą, ty. Tak, o Hemingway. Okej, dobra. Chyba rozumiem. No dobra, no to lecimy do kościółka szybko. Ja pierdolę. Muszę to przemyśleć.
Co ja tu wykombinowałem teraz? Nie tu. A przynajmniej mi posiłki rozwaliłem. A do kościoła. Spociło się fest. Na górę. Oh. This is nice. Muszę go rozwalić, tak? Fuck. Ale tu pruje. Dobra, MG to jest zły pomysł. Ja nie mogę. MVD. To znowu te alerty nie działają, nie? W sensie, czy można VIP-a kupować? Siema, szary czarodziej. Dobry. Witam. Co tam? Dobry wieczór. Dobra, idziemy. Udało się. Szkoda, że nie ma tych apteczek, nie? Nie mam pół HP. Call of Duty na szczęście na PC-cie. Dwójka i trójka będzie na padzie. Oh shit. No można, można, Agorek. Witamy serdecznie w gronie VIP. VIP, Agorek, mam nadzieję, że są sloty. Chyba powinno być kit. A fajnie, gdzieś fajnie słonecznie było, spoko. A to co, wolne miałeś, czy? Spacerek zrobiłem sobie i teraz się zatwiczył. A, spoko. Przepraszam. Kurde, jakie zmiany pozycji w ogóle. O, oh, sorry. A ja się wracam, nie? Kolejny czołg jedzie.
A dodaj, wrzuć link do emotki na 7TV Agorek w propozycję na kanał na Discordzie, to dodam. Co jest ty? Ajajaj. Tigri! Tigri! Shit. Jaj. Dobra, to trzeba lecieć szybko. Kościół. Nie strasz ludzi. Jaki ty? Co to było? Alert. Okej, dobra. Potwierdzili mi ten zwrot. Co teraz? Cyk, friendly fire, no. Tam musimy iść, tak? Ale nie, no tędy nie możemy przejść. A nie, to jest... Czekaj. To jak? Właśnie słyszę, że tam chyba wskoczył i mu zrobił kuku. No dobra, sobie kara potem podniosę. A Panzerfaust może się przyda. Mi się przypomniało, jak próbowaliśmy grać w Day of Defeat. Day of the Fed Source. Day of the Fed Source. Tam zebraliśmy, nie wiem, 4-5 osób. Zagraliśmy. Spoko giera nawet. Ja pierdziule. Fuck. Jesus. Niefortunny sejwik trochę. Okay.
Rubik sobie zrobię tu. O. Myślę, że tak jak ktoś nie grał lata albo wcale w tego koda. No. To ten weteran to jest hardcore. A, na konsoli. Ej, ale jak ja mam to bez smoka jakiegoś, kurde, bez... No, macie jakiś pomysł, panowie? Idziecie czy nie? Przydałby się jakiś Springfield. Może się rozejrzę. Jest, wyrwie. A jest tutaj. Jest git. Poszło dobrze. Locate and eliminate. Eliminate the enemy mortar position. Alright, boy. Pokryj głowę, trzymaj kask. Widzieliście tego lanowego? To był kuźwa lanowy. Instynkt. Baker Company has secured the town, but won't be able to hold it long if we don't get relief soon. Got that, Sergeant? Oh, yes, sir, you bet. We ride through enemy lines in a French tin can. Want to paint a bullseye on it, sir? Yeah, pretty sure that won't be necessary, Sarge. So unless you've got a better idea or a radio that works, carry on. Good luck. Oh, man, this is nuts. I can't believe we're doing this. Believe it. Unless you sprout wings and want to fly. It's only 6 miles, Private. Just shut up and do your job. Okay, nice. Zajebista gierunia. Oj, się rozpadało. No, będziemy kończyć. Sejwiki mamy. Wzium, wzium. No. Cóż. Ja bardzo dziękuję za obecność dzisiaj na streamie. Było bardzo miło, jak zwykle. Zrobimy sobie rajdzik. Do kogo? Ale do kogo? Do kogo? Do kogo? Do kogo? Do kogo? Do kogo?
Do pana Ćwikły może. Okej. Także dziękuję wam bardzo za obecność. Do następnego. Miłego dzionka wam jutro życzę. Jutro jak kogoś to interesuje, no to będziemy grać dalej w Koda, bo na serio jest fajne. Dobra, lecę spać. Bajujajo. Zapraszam do pana Ćwiku, jak ktoś jeszcze ma moc.